Numer 1. Do domu tego streamera nagle wbiło trzech uzbrojonych policjantów z bronią, którzy bardzo szybko go obezwładnili. Prawdopodobnie jednemu z jego fanów udało się podszyć pod jego numer telefonu i zadzwonić na policję, że ten streamer popełnił jakąś bardzo straszną zbrodnię. Do końca nie wiadomo, co się stało, ale cała akcja wygląda naprawdę epicko. Zobaczcie sami. Ten klip chociaż będzie jednym z najkrótszych, ponieważ trwa tylko jedynie 12 sekund, to jest on naprawdę śmieszny, ponieważ do gracza, który był w Chinach, wbiło 12 w pełni uzbrojonych agentów, z czego wysadzili mu całe drzwi. Niestety nie wiem, czy ten klip jest prawdziwy, ale taki znalazłem w internecie. Zobaczcie sobie, jak wygląda cały ten film z dźwiękiem. Numer 2. Jeden z widzów tego gracza, Call of Duty, zadzwonił pod numer 911 w Stanach, czyli tak jak u nas 112, podszywając się pod jego numer telefonu i powiedział, że to wszystko sprawia, że jest rozwścieczony i zamierza zastrzelić swoją mamę i wysadzić cały budynek. Policja zareagowała bardzo szybko, aczkolwiek nie mamy całego nagrania ze zdarzenia, mamy tylko wypowiedzi tego gościa, który powiedział, że podszedł do niego wielki facet i zapytał się, kim jest Kuris. Numer następny. Podczas streamowania ten gościu powiedział do swoich widzów, że chyba coś usłyszał i musi coś sprawdzić. Odszedł od kamery, a zaraz widzimy, że do jego pokoju wchodzi trzech na maksa uzbrojonych policjantów, którzy z bronią szukają tego streamera. Cała akcja później zakończyła się poza kamerą, także nie byliśmy w stanie zobaczyć, co się stało do końca z tym streamerem, aczkolwiek prawdopodobnie cała sytuacja się rozwiązała. Dwóch rosyjskich streamerów pykało sobie w gierki na streamie i przeglądali internet w swoim pokoju. Nagle jeden gościu obraca głowę i już w jego oczach widać przerażenie. Po jakichś dwóch sekundach nagle wbija do nich czterech na maksa uzbrojonych gości z pełnym wyposażeniem. Dociskają chłopa do ziemi na maksa, a on nawet nie może się ruszyć. Ledwo wie, co się wokół niego dzieje, a ta cała sytuacja stała się wiralem w internecie i ten klip zdobył naprawdę dużą popularność i rozprzestrzenił się w internecie bardzo szybko. Trzeba jednak pamiętać, że tak traumatyczne wydarzenia niemalże na pewno będą skutkowały traumą dla tych osób nierzadko do końca życia. I zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce to nie jest aż tak bardzo popularne, ponieważ udało mi się praktycznie znaleźć tylko kilka takich przypadków, ale w Stanach to nie jest aż taka rzadkość, bo takie coś ma już nawet swoją nazwę i nazywa się swatted. I znaczy to taką technikę, że ktoś podszywa się pod numer telefonu znanego youtubera czy streamera, dzwoni na policję, opowiada różne rzeczy i w końcu policja wbija do chałupy tego gościa. Takie trolle internetowe nie zdają sobie sprawy, jaką krzywdę mogą youtuberom wyrządzić, ale słyszałem nawet o takim przypadku, że komuś pod dom podjechał czołg, także jest naprawdę grubo. I ta sytuacja, którą teraz wam opowiem, będzie naprawdę śmieszna, ponieważ ten dość popularny gracz w LoLa wiedział o tej całej sytuacji, że takie rzeczy się zdarzają i kiedy policja i agenci wbili do niego na chatę, to on powiedział, żeby sobie poczekali, bo musi dokończyć gierkę w LoLa. Tutaj możecie zobaczyć, gdzie z tyłu tego gościa jest policjant, który jest dość rozgniewany, a ten gościu pije sobie kole czy jakiś tam napój, w ogóle się tym nie przejmując. Ten youtuber dość dawno, bo aż w 2016 roku, grał sobie już wtedy dość popularną grę o nazwie Pokémon Go. Myślę, że większość z was ją bez problemu kojarzy. Przechadzał się po jednym z parków, gdzie nagle został zauważony przez policję. Co ciekawe, chwilę przed tą całą sytuacją, jeden z jego widzów wysłał mu donata o nazwie "Oglądajcie streama za 5 minut". I po pewnym czasie, kiedy ta policja go zauważyła, zaczęła na niego krzyczeć, żeby podniósł ręce do góry. Następna historia nie będzie tak samo epicka jak poprzednie, ponieważ nie mamy nawet samego nagrania, ale mamy wypowiedzi gościa, które będą naprawdę ciekawe. Na streamie płacze on i opowiada, że 10 mega na maksa po prostu ciężko uzbrojonych agentów wbiło mu na chatę i zaczęło krzyczeć, przykładać mu pistolet do twarzy oraz do jego młodszego brata, który naprawdę bardzo się bał. I na oryginalnym nagraniu w sumie to widać tylko tyle, że jego mama krzyże zostali swatted, czyli to co wam opowiadałem, że jakiś tam jeden z widzów dzwoni właśnie na policję, podszywając ją pod numer jakiegoś youtubera, no i w sumie to nie mamy za dużo nagrań, wiemy tylko, że było 10 agentów, którzy byli mega uzbrojeni, no i widać, że wywarło to dość dużą traumę na tym gościu.
Ten youtuber zaś był naprawdę przerażony, wręcz nie wiedział, co się wokół niego dzieje, ale wiedział o całej sytuacji trochę wcześniej, pewnie z czatu albo ktoś mu wysłał donate'a lub ktoś go poinformował. W każdym razie, kiedy już dotarła policja, nie było aż tak strasznie, ponieważ ten chłop wiedział już, co się mniej więcej z nim będzie działo, aczkolwiek policja jeszcze nie wiedziała, o co chodzi tak naprawdę z tymi całymi prankami na youtuberów. I ten gościu wszystko wytłumaczył policji, aczkolwiek naprawdę widać było w jego oczach mega przerażenie. Mimo że całą sytuację przeżył, nic mu się nie stało, nic go nie powalił na ziemię, to chyba był najbardziej przerażony z nich wszystkich. Za to ta modelka zyskała naprawdę gigantyczny rozgłos na Twitchu, kiedy do jej domu wbiła policja. Cała sytuacja, jak możecie się domyślić, działa się na żywo, wszystko było nagrywane i zyskała dzięki temu naprawdę duży rozgłos. Wszyscy o tym mówili. No i w sumie to tyle, nic się więcej nie działo. Teraz przechodzimy do następnej youtuberki, jaką jest Jess. I podczas streamowania zatrzymała się ona, ponieważ usłyszała pukanie do drzwi. Nie wiedziała na początku, czy jest to ze słuchawek, czy coś może faktycznie ktoś chce wejść przez drzwi. I okazało się, że faktycznie przed jej domem stała policja. Nagle ściąga ona słuchawki i wychodzi z pola widzenia kamery i zobaczcie sobie sami, jakie tam słychać dźwięki. Także możecie zauważyć, że cała sytuacja jest dość gruba, no ale wszystko zakończyło się bez żadnych problemów. To było tyle z dzisiejszego odcinka, następny może będzie niedługo. No i w sumie to tyle, elo.